14 listopada odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy Ostróda szóstej kadencji. Podczas pierwszej części radni realizowali porządek obrad, podejmując kilka uchwał. Następnie po krótkiej przerwie przeszli do części uroczystej, w której podjęto uchwałę o nadaniu honorowego obywatelstwa dla Edmunda Kajetanka. Patrząc się na zasługi takich ludzi jak pan Edmund Kajetanek, to naprawdę to są chodzące ikony, chodzące autorytety. Uważam, że warto w jaki sposób uhonorować i praktycznie rolą wójta było złożenie wniosku, przygotowanie informacji na temat pana Edmunda. Oczywiście to, co dzisiaj przedstawiłem, to był wielki, wielki skrót, bo tu powiedziałem, tu jest dla mnie też bardzo taka emocjonalna kwestia, bo sam jestem uczniem, wychowankiem Edmunda, przez szereg lat brałem udział w jego teatrzykach. Także jest to dla mnie osoba bardzo bliska, no, szczególnie, że no, był kierownikiem szkoły, do której chodziłem. Edmund Kajetanek to nie tylko były nauczyciel w szkole w Samborowie, ale również współzałożyciel klubu Plastyka Amatora w Ostródzie. Był i jest aktywnym oraz zasłużonym działaczem kultury. Znany jest przede wszystkim ze swojej twórczości, jaką jest rzeźba w drewnie. Przyznanie tytułu honorowego obywatela dla Edmunda Kajetanka było zaskoczeniem. To dzięki ludziom, którzy współpracowali ze mną, którzy byli przy mnie, mogłem pewne sukcesy, że tak powiem, osiągnąć. No a tak to dobrze by było, żeby jeszcze człowiek pożył trochę, bo ja jestem nadal czynny i tam odwiedzam Gminny Ośrodek Kultury, razem się spotykamy, rozmawiamy, jeżeli można, to im coś doradzę i jest wszystko w porządku. W części uroczystej odbyło się również podsumowanie mijającej kadencji. Nie zabrakło podziękowań oraz wielu przemówień. Przypomniano również o zmianie wójta, jaka miała miejsce w 2012 roku, kiedy to Gustawa Marka Brzezina zastąpił Bogusław Fijast. Funkcję tą będzie pełnił przez kolejne 4 lata, ponieważ podczas wyborów samorządowych nie miał kontrkandydata.